witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj troszeczkę taki inny filmik niż do tej pory. Nie będziemy wykonywać żadnych kosmetyków naturalnych, a porozmawiamy sobie o włosach, a konkretnie o grzywce. Z tego filmiku mogą skorzystać więc posiadaczki grzywki, jako że sama ją posiadam i jako że podchodziłam do posiadania grzywki, widać, że to jest mój czwarty raz i dopiero teraz wiem, jak grzywkę pielęgnować, jak ją podcinać, przede wszystkim jak stylizować, tak aby wytrzymała przez cały dzień, ale nie używając prostownicy, suszarki, ogólnie ciepła, nie używając żadnych środków do stylizacji włosów jak lakiery i żele, które de facto obciążają włosy i osłabiają je, powodują ich wypadanie. Zacznę może od tego, że pierwszy raz swoją grzywkę obcięłam prawdopodobnie około 10 lat temu, kiedy pierwszy raz zdecydowałam się na pofarbowanie włosów na rudy kolor, wtedy jakoś nabrałam odwagi do tego, żeby obciąć sobie grzywkę. Grzywkę obcięłam sobie sama, zazwyczaj wszystkie takie eksperymenty włosowe, obcinanie grzywki, podcinanie końcówek, jakieś pasemka, ombre i tak dalej robię sobie sama. U fryzjera byłam tylko kilka razy w swoim życiu i zazwyczaj wychodziłam niezadowolona. Poza tym uwielbiam takie włosowe tematy, nie tyle stricte o pielęgnacji, co o właśnie takich metamorfozach jak farbowanie, obcinanie i tak dalej. Uwielbiam oglądać tego typu tutoriale. Mogę spędzać godzinami, w przeciwieństwie do makijaży, których nie znoszę sama, za bardzo nie potrafię się malować. Jeżeli chodzi o makijaż, to jest to u mnie absolutne minimum. Jakiekolwiek tutoriale, filmiki dotyczące makijażu po prostu nudzą i nie mogę wyjść nie zawsze z podziwu, jeżeli próbuję obejrzeć taki filmik, ile warstw dana osoba jest w stanie nałożyć na swoją skórę. Po prostu to jest nie dla mnie, nie mój świat, natomiast włosy mogę oglądać godzinami. Postanowiłam, że od czasu do czasu może też nakręcę dla Was takie filmiki z moimi eksperymentami, jeżeli Was też to interesuje. Co prawda, na nieszczęście teraz tych eksperymentów nie wykonuję aż tyle jak kiedyś. Kiedyś potrafiłam nawet w ciągu tygodnia pofarbować 3 razy włosy, jeżeli coś mi nie spasowało. Natomiast teraz staram się utrzymać włosy w jak najbardziej naturalnym stanie. Nie farbować i staram się też zapuszczać włosy, więc chociaż powiem Wam, że już mnie korci parę zmian i ja jakoś nie potrafię długo utrzymać włosów w jednym stanie, cały czas te fryzury się praktycznie zmieniają, chociaż teraz, jak mówię, staram się nic nie zmieniać, nic nie ruszać. Jedyne, co teraz robię, to właśnie obcinanie grzywki, nieregularnie jej podcinanie i jakieś takie zabiegi ziołowe na włosy. Ostatnio eksperymentowałam z kasją i nakręciłam też na ten temat filmik, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to Was odsyłam. Natomiast z kasją przestałam. Czasami jeszcze zdarzy się, że nałożę odrobinę kasji na włosy, ale nie widzę jakichś spektakularnych efektów, jeżeli chodzi o używanie kasji, jak to było w przypadku henny. Henna faktycznie go pogrubiała włosy, faktycznie je odżywiała, no i zmieniała kolor włosów. Natomiast kasja nie daje mi takich efektów, a mam też wrażenie, że kasja przyciemniła mi trochę włosy, co akurat mi jakoś bardzo nie przeszkadza. Tyle, że też nie jestem w stanie powiedzieć, czy to faktycznie jest sprawka kasji, czy po prostu brak słońca, bo wiadomo, że teraz mamy okres zimowy, tego słońca nie ma i naturalnie włosy wtedy ciemnieją. Więc tutaj nie będę się wypowiadać na ten temat, bo nie wiem, czy to jest właśnie wina kasji, że te włosy są przyciemnione. Tutaj mam już na końcówkach rozjaśniane włosy i nie mam pojęcia, czy to jest właśnie sprawka kasji, czy braku słońca. Ale jest efekt taki, że te włosy są takie bardziej słomkowe, bardziej złociste, bardziej w ciepłej tonacji, aniżeli wcześniej były takie bardziej aż blond. Także tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie kasji, bo jeżeli miały być jakieś dodatkowe, większe zmiany, to miałam nagrać oddzielny filmik, ale tych zmian jako tako nie ma. Takich typowo zauważalnych, które naprawdę bym mogła powiedzieć, że tak, to jest po kasji i polecam Wam je używanie. Oczywiście warto używać, bo fajnie odżywia włosy, nabłyszcza i daje takiego złotawego refleksu, jeżeli komuś zależy na takim efekcie. Natomiast jakichś takich spektakularnych efektów
nie ma. A teraz wracając do grzywki. Kilka razy w swoim życiu miałam grzywkę i zazwyczaj po około pół roku rezygnowałam z tej grzywki i zapuszczałam ją do tej właściwej długości pozostałych włosów. A rezygnowałam dlatego, że właśnie ciężko mi było zadbać o tą grzywkę i stylizować i utrzymać tą grzywkę, żeby każdego dnia wyglądała jakoś. Dlatego, że ja mam dość sporo włosów i ta grzywka, jak widzicie, zaczyna się gdzieś tutaj od praktycznie 1/3 głowy, więc tych włosów jest sporo. I żeby utrzymać taką grzywkę, no to trzeba ją prostować, trzeba odpowiednio stylizować, żeby ona po prostu się nie wywija w różne strony. I to nie bardzo mi pasowało, ponieważ zwłaszcza rano, kiedy spieszyłam się do pracy, no musiałam tą grzywkę wyprostować, nagrzeć prostownicę, użyć jej, potem spryskać jakimś lakierem, żeby ta grzywka się utrzymywała. W okresie zimowym też to było utrudnione, bo wiadomo, noszenie czapki i tak dalej, wysuszone, suche powietrze w pomieszczeniach, które też wysuszało włosy, dodatkowo te lakiery i prostowanie, co wpływało na kondycję włosów, pogarszając ich stan. Najbardziej doskwierała mi grzywka, posiadanie jej na wszelkich wyjazdach, kiedy właśnie nie wiązało się jakiś wyjazd wakacyjny, po prostu wyjazd. I zazwyczaj moim jedynym zmartwieniem przed wyjazdem to była właśnie grzywka. Jak ją będę układać, jak ją będę stylizować bez prostownicy, bo zazwyczaj moje wyjazdy kończyły się na polu namiotowym albo gdzieś jakieś biwakowanie w samochodzie. Także no to było takie utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o pielęgnację grzywki, więc zawsze zabieram ze sobą tonę wsuwek, jakiś spinek i starałam się upinać tą grzywkę do góry, tak było najłatwiej. Później zaopatrzyłam się w taką mini przenośną prostownicę, żebym mogła zabierać ją ze sobą na jakieś wyjazdy, ale mimo wszystko to nie bardzo mi odpowiadało, ponieważ no, chciałam się czuć swobodnie. Poza tym ja wolę, grzywka jest taka swobodna, naturalna, bez żadnych usztywniaczy i tak dalej. I dopiero po jakimś czasie nauczyłam się, jak tą grzywkę podcinać, żeby mimo tej dużej objętości ona sprawiała wrażenie, że jest cieńsza i żeby dobrze się układała. Więc pierwszym takim krokiem to jest odpowiednie obcinanie grzywki. Oczywiście jeżeli decydujecie się do obcinania czy podcinania samodzielnie grzywki, to pamiętajcie o tym, żeby zakupić odpowiednie profesjonalne nożyczki do obcinania włosów. Nie używajcie ani kuchennych, ani do papieru, ani żadnych krawieckich, mimo że są to nożyczki nowe, dlatego że one są inaczej zbudowane i możecie sobie tylko zniszczyć włosy i końcówki będą wam się rozdwajać. Natomiast takie fryzjerskie, one nie są bardzo drogie. Ja te nożyczki kupiłam parę lat temu i do tej pory są idealnie ostre. Używam je cały czas. Są też poręczne, nie są ani masywne, więc bardzo fajnie, bardzo wygodnie jest podcinać włosy takimi nożyczkami. Jeżeli grzywkę obcinacie pierwszy raz i chcecie zrobić to koniecznie sami, obcinając ją, zazwyczaj zaczynajcie od dłuższych długości, większych długości, dlatego że lepiej jest obciąć grzywkę za długą niż za krótką. Jeżeli obcicie za krótką, to już nie ma odwrotu. Ja zazwyczaj robię na obcinanie grzywki na mokro. I tutaj musicie też zwrócić uwagę, jeżeli obcinacie grzywkę na mokro, że ona po wyschnięciu podniesie się. Więc jeżeli obetniecie ją na mokro, na takiej długości, jaką będziecie chcieli uzyskać, to po wyschnięciu okaże się, że jest ona o wiele za krótka. Dlatego jeżeli chcecie to robić na mokro, co moim zdaniem jest łatwiejsze w okiełznaniu wszystkich włosów, zajmują wtedy mniej objętości, łatwiej jest jakoś je ułożyć w palcach czy w grzebieniu, po prostu łatwiej jest je obcinać. Nie latają tak na wszystkie strony jak w przypadku suchych włosów. Natomiast musicie dać ten margines około 1 cm, 1,5 cm i wtedy po prostu po naciągnięciu, obcięciu włosów one będą dłuższe niż zamierzona długość, ale po wyschnięciu one nabiorą właśnie tej długości, którą chcecie. Zawsze po wyschnięciu jeszcze można tam dodatkowo podciąć jeszcze końcówki, wycieniować i tak dalej, nadać jej kształtu, ale właśnie pamiętajcie, żeby zawsze ciąć dłużej niż chcecie, żeby ta grzywka była, bo wtedy nie będzie niespodzianek. Grzywkę zazwyczaj obcinam po myciu włosów i kiedy włosy są jeszcze dobrze mokre, rozczesuję je. Kolejnym krokiem jest wydzielenie granicy naszej grzywki w kształcie trójkąta, dokładnie tak jak robię to na filmiku.
Samemu jest dość utrudnione, bo nie widać, co robimy od góry, ale myślę, że i tak wyszło nieźle. Starajmy się, aby z dwóch stron włosy były wydzielone tak samo. Następnie resztę włosów związuję, aby nie przeszkadzały podczas obcinania grzywki. Grzywkę dobrze wygładzam w palcach i przy pomocy grzebyka. Najlepiej nada się do tego taki bardzo drobny z gęsto rozmieszczonymi ząbkami. Włosy zbieram do przodu i obcinam. Pamiętajcie o marginesie i zacznijcie od dłuższych długości. Jeśli chcecie, aby włosy na bokach były dużo dłuższe niż te na środku, obetnijcie włosy w kształcie odwróconej litery V. Ja obcinam zawsze na prosto. Włosy obcinane tym sposobem, czyli zgarnięte wszystkie do przodu, i tak będą dłuższe po bokach. Jeśli grzywka nadal jest zbyt długa, podetnijcie kolejny raz jej niewielką ilość. Teraz, kiedy długość jest już odpowiednia, sprawdzam grzywkę po obu stronach i obcinam tak, aby długość była równa. Nie zwracajcie uwagi na moje miny. Zawsze jak robię coś, co wymaga mojego skupienia i zaangażowania, robię takie miny i nie jestem tego świadoma. Zauważyłam to dopiero przy obróbce filmu. Obcinam też ewentualne kosmyki, które wystają. Następnie wydzielam kolejne pasma od strony jednego z obciętych boków i wyrównuję włosy. W przypadku tego typu grzywki nie wystarczy jedynie proste cięcie, bo wtedy grzywka tutaj na końcach będzie bardzo taka objętościowo duża i wtedy może nam się puszyć, może nam się wywijać w różne strony, każda warstwa w inną, wtedy nie będzie to ładnie wyglądać i nie obędzie się bez właśnie użycia prostownicy, dlatego ja ją cieniuję. I moje cieniowanie polega na tym, że wydzielam sobie taki tutaj pasemko przez całą grzywkę. Unoszę oczywiście z użyciem grzebyczka, unoszę włosy do góry i albo praktycznie pionowo do góry je trzymam, albo delikatnie pod kątem i wtedy tutaj obcinam równo z moimi dłońmi tą grzywkę lub delikatnie pod skosem i wtedy jak tą grzywkę, to pasemko opuszczam, to te włosy, które były na samej górze, tutaj te pierwsze warstwa, będzie najkrótsza w stosunku do tej dolnej. I powstanie nam takie cieniowanie, które sprawi, że te końcówki nie będą miały takiej objętości, będą cieńsze i będzie łatwiej nam taką grzywkę układać. Włosy wydzielam pasmo po paśmie i trzymając pod delikatnym kątem obcinam równo z długością tych najkrótszych pasm. Na filmiku pokazuję tylko kilka pasm, żebyście zobaczyli sposób, w jaki je cieniuję, natomiast musicie dokładnie wydzielić pasmo po paśmie i podcinać. Tego sposobu nie używajcie, jeżeli macie naturalne bądź farbowane pasemka, zwłaszcza jeżeli są te pasemka takie wyraźne, widoczne. Wtedy, jeżeli obetniecie tym sposobem, może się zdarzyć tak, że jasne pasemko, które zazwyczaj jest na powierzchni włosów, na tej wierzchniej warstwie, będzie gdzieś tak do połowy grzywki, od połowy grzywki będzie ciemne. To nie będzie wyglądało zbyt atrakcyjnie, dlatego tego sposobu nie używajcie, jeżeli właśnie macie pasemka. Natomiast drugim sposobem na cieniowanie to jest już po obcięciu grzywki na prosto. Bierzemy po prostu, prostujemy jakby w rękach czy za pomocą grzebyczka grzywkę i obcinamy tutaj w ten sposób pod kątem prostym nożyczkami. I wtedy też zmniejszamy objętość końcówki włosów na takiej grzywce. Ja zazwyczaj stosuję obydwa sposoby. Chociaż tutaj w okresie letnim bardziej skupiam się na tym pierwszym sposobem, bo w okresie letnim wiadomo, że te pasemka jakieś delikatne się pojawiają na włosach pod wpływem słońca
więc raczej nie stosuję tego pierwszego sposobu, bo wtedy właśnie do połowy włosów mamy pasemka jasne, a od połowy mamy ciemniejsze włosy i to nie wygląda zbyt fajnie. I moje cięcie grzywki właśnie polega na tym, że tutaj środek jest krótszy, natomiast boki są dłuższe. Są różne typy grzywek. Ja tu nie będę się wypowiadać o typie grzywek i jaka grzywka dla kogo pasuje, bo po prostu no, to nie moja działka. Wydaje mi się, że ta grzywka tego typu pasuje do mnie najbardziej. Dobrze też się czułam w krótszych grzywkach, natomiast nie znoszę grzywki, chociaż fajnie wygląda, ale nie znoszę grzywki, która jest dłuższa, bo po prostu jest bardzo niewygodna i wchodzi w oczy. Jest niepraktyczna dla mnie, to nie dla mnie po prostu, chociaż fajnie to wygląda i czasami jak nie chce mi się obcinać, to też takie dłuższe grzywki miewam, ale nie są one praktyczne, nie są one wygodne. Swoją grzywkę obcinam co 2-3 tygodnie, jeżeli chcę utrzymać taką długość jak mam teraz, moje włosy dość szybko rosną. Natomiast w praktyce jest to tak, że jest to raz w miesiącu, raz na czasami 2 miesiące, po prostu jestem zbyt leniwa i czasami mi się nie chce tej grzywki obcinać. W każdym razie, jeżeli już mamy odpowiednie cięcie grzywki, to następnym krokiem jest stylizacja i odpowiednie układanie. Po umyciu włosów, gdzie stosuję szampon, odżywkę, spłukuję odżywkę, zakładam tak zwany turban z ręcznika na włosy i trzymam około 5 minut, żeby ta woda wsiąkła. W żadnym wypadku nie pocierajcie ręcznikiem włosów, dlatego że w ten sposób je osłabiacie i niszczycie, tylko po prostu delikatnie zakręćcie ten ręcznik na włosy i tak możecie spędzić około 5 minut. W przypadku właśnie grzywki ważne jest, żeby nie nosić tego turbanu zbyt długo, dlatego że ta grzywka wysycha najszybciej z całej długości włosów i wtedy będzie się ona odkształcać, wywijać się w drugą stronę lub przyjmować jakieś dziwne kształty odkształcenia, dlatego w miarę jak najszybciej zdejmijcie ten ręcznik z głowy i następnie przeczeszcie włosy. Ja czeszę grzywkę takim drobnym grzebyczkiem i układam tą grzywkę w taki sposób, jakbym chciała, żeby ona wyglądała. Czyli po prostu za pomocą grzebyka lub za pomocą palców prostuję sobie włosy i zostawiam tak do wyschnięcia. Nie ruszam tej grzywki, po prostu ona sobie tak zostaje do wyschnięcia. Wysycha dość szybko, nie muszę używać suszarki. Jeżeli musicie użyć suszarki, to użyjcie z zimnym powietrzem, po prostu suszcie od góry do dołu. Natomiast ja zostawiam tak, że po prostu wyschły włosy same na powietrzu i nie dotykam tej grzywki. Jeżeli włosy na przykład wywijają się tutaj na kącikach zazwyczaj za bardzo w stronę czoła, to wtedy je po prostu odwijam w drugą stronę za pomocą palcy i zostawiam, wtedy ona jest idealnie prosta. Żeby przyspieszyć suszenie, czasami po prostu wykonuję tego typu ruchy i to pomaga mi w suszeniu, a po drugie nadaje taki delikatnego kształtu grzywce. Grzywka jest wtedy nie taka idealnie prosta, tylko delikatnie podkręcona. I to wszystko. I włosy po prostu utrzymują mi się przez cały dzień takim sposobem i nie muszę używać ani lakierów, ani żeli. Wiadomo, że czasami zdarzają się jakieś odkształcenia grzywki, zwłaszcza jeżeli noszę czapkę, ale czasami wystarczy, że zwilżę włosy, przeczeszę ręką, pozostają do wyschnięcia i ta grzywka z powrotem jest taka, jaka powinna być. Jeżeli chodzi o poranek, bo ja zazwyczaj włosy myję wieczorem przed pójściem spać, natomiast rano czasami wstaję i moja grzywka jest powywijana we wszystkie strony, w zależności od tego, w jakich pozycjach śpicie. Czasami się śpi na boku, na brzuchu i tak dalej, więc ta grzywka też odkształca się pod wpływem nacisku na poduszkę. Dlatego rano, jeżeli te odkształcenia są niewielkie, to wystarczy, że zwilżam grzywkę wodą, układam z powrotem grzybykiem bądź palcami, zostają do wyschnięcia, wysycha bardzo szybko, więc mniej czasu to zajmuje na pewno niż rozgrzanie prostownicy i wyprostowanie włosów. Jeżeli grzywka jest bardzo wywijana na wszystkie strony bądź bardziej przytłuszczona, bo ja mam raz włosy przytłuszczające się, dwa moja skóra twarzy też się przetłuszcza, więc czasami po prostu wstaję z dość przetłuszczoną grzywką, dlatego przy myciu twarzy także myję grzywkę albo jakimś lekkim szamponem, albo nawet żelem do mycia twarzy. Odciskam delikatnie te włosy ręcznikiem,
czeszę i zostawiam do wyschnięcia lub przyspieszając wysychanie po prostu robię te ruchy i grzywka jest gotowa, jestem gotowa do wyjścia. Także ja sobie tak radzę z grzywką i już od 2 lat bodajże, więc ta grzywka wytrzymała ze mną najdłużej właśnie dzięki tym sposobom, którym ja stosuję, aby tą grzywkę jakoś stylizować. Bo ja właśnie nie lubię, jeżeli grzywka jest usztywniona, lubię jak ona tak swobodnie sobie powiewa na powietrzu. Więc jeżeli też jesteście posiadaczkami grzywki i męczycie się z układaniem codziennym i po prostu macie już dosyć grzywki, chociaż Wam się podoba to, jak wyglądacie w grzywce, ale nie chcecie już jej mieć właśnie ze względu na te utrudnienia i kłopoty z jej układaniem, z jej stylizacją i z jej utrzymaniem, no to może skorzystacie z tych moich rad i może to ułatwi Wam życie. Ja obecnie nawet na jakieś wyjazdy wakacyjne nie zabieram ze sobą żadnych rzeczy do stylizacji włosów, żadnych prostownic, suszarek i tak dalej. Czyli mój plecak jest o tyle lżejszy, no i po prostu głowa jest spokojniejsza, bo nie muszę się martwić o to, jak ta grzywka będzie wyglądać. I oczywiście wiadomo, że jeżeli sama sobie obcinam włosy, to one nie są idealne za każdym razem. Czasami ta grzywka mi wyjdzie lepiej, czasami gorzej. Mam to szczęście, że włosy mi szybko rosną, więc nawet jeżeli mi coś nie wyjdzie, to po prostu po tygodniu już jest właściwie długość taka, jakbym chciała mieć, jeżeli na przykład obetnę ją zbyt krótko. Natomiast lubię eksperymentować z włosami i lubię sama zajmować moimi włosami, sama sobie podcinać. Przy okazji się uczę, praktykuję i czasami też przydaje się to do obcinania komuś innemu włosów, chociaż tutaj nie jestem aż tak odważna. Wolę jednak sobie, że tak powiem, popsuć włosy niż komuś i potem mieć wyrzuty sumienia. Także dziękuję Wam za to, że zostaliście ze mną w tym filmiku. Myślę, że taka wersja filmików też Wam przypadnie do gustu. Mam taką nadzieję. Dajcie znać, jak Wy sobie radzicie z grzywką, czy jednak tradycyjnie prostownica i lakier do włosów, czy też sobie radzicie w jakieś inne sposoby, których ja nie wymieniłam, lub może używacie tych samych sposobów. Dajcie mi koniecznie znać, też jestem ciekawa, jak pielęgnujecie swoje grzywki. A tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!